Partnerem odcinka został Sabunol Plus, polska marka obroży przeciwkleszczowych i przeciwpchelnych. Wiedzieliście, że niektóre choroby psów i kotów mogą przenosić się na ludzi? Część z nich może być niebezpieczna zarówno dla zwierząt, jak i nas samych. Pasożyty zewnętrzne to organizmy, które żyją na powierzchni ciała zwierząt, karmiąc się ich płynami ustrojowymi, przeważnie krwią. Pasożytami, które najczęściej atakują psy i koty są pchły, kleszcze, wszy oraz pszoły. Pchły to powszechne pasożyty psów i kotów, które żywią się ich krwią na całej powierzchni ciała. Co ciekawe, nie wykazują one specyficzności gatunkowej, więc zarówno psy jak i koty mogą zostać zaatakowane przez pchły należące do innego gatunku zwierząt. Pchły, które zaatakowały naszego psa lub kota, mogą u niego wywołać przede wszystkim silny świąt, reakcję alergiczną, tzw. APZS, czyli alergiczne pchle zapalenia skóry, ale też silne inwazje pcheł mogą doprowadzić do niedokrwistości u zwierząt. Czasem pchły ze zwierząt przenoszą się na ludzi i mogą wywołać u nich np. chorobę kociego pazura. Koty i psy dodatkowo połykając pchłę mogą zarazić się np. tasiemcem. Zwalczanie pcheł powinno odbywać się w sposób dwutorowy. Po pierwsze, za pomocą odpowiednich preparatów należy pozbyć się dorosłych osobników i jaj z powierzchni ciała psa i kota i równocześnie pamiętajmy o tym, aby pozbyć się pcheł i ich jaj ze środowiska. Warto zatem systematycznie sprzątać, odkurzać dywan oraz wszystkie szczeliny w podłodze. Kleszcze to pajęczaki, które mogą występować na całej powierzchni ciała psa lub kota. Najczęściej jednak wczepiają się w tych miejscach, gdzie skóra jest szczególnie delikatna, czyli na głowie, uszach, szyi, brzuchu oraz pachwinach. Kleszcze przenoszą szereg różnych patogenów, które wywołują nietypowo objawy kliniczne, a postawienie właściwej diagnozy może być utrudnione zwłaszcza wówczas, kiedy klesz odpadł od psa lub kota samoistnie albo nie został wcześniej zauważony. W Polsce do najbardziej niebezpiecznych chorób podkleszczowych u zwierząt zalicza się babesiozę, boreliozę i anaplazmozę. Zagrożenie ze strony kleszczy ma charakter sezonowy. Szczególnie wysokie jest w okresie od marca do października. W przypadku ciepłych zim, gdy temperatura przekracza 5-7 stopni, niestety kleszcze mogą być aktywne nawet przez cały rok. Wszy i wszoły to pasożyty spotykane znacznie rzadziej. Występują one przeważnie u zaniedbanych, bezdomnych psów i kotów oraz u młodych i starszych osobników, u których jest niższy status odpornościowy. Wszoły żywią się złuszczonym naskórkiem, wywołując podrażnienia skóry. Natomiast silniejsze podrażnienia wywołują wszy, które nakuwają skórę, by dostać się do krwi, stąd też mogą być częstą przyczyną niedokrwistości. Dorosłe wszy i wszoły to około 2 mm szarobiałe owady, które żyją głównie w okolicach głowy, uszu, szyi, barków oraz krocza. Tasiemiec psi i koci to jeden z najczęściej przenoszonych pasożytów wewnętrznych przez pchły i wszoły. Inwazje pcheł lub wszołów prowokują u psów i kotów odruch wylizania bądź wygryzania, który prowadzi do połknięcia zarażonych owadów. Objawami tasiemca u psów i kotów mogą być np. wylizywanie, widoczne gołym okiem człony tasiemca w kale, przy odbycie albo na legowisku, przy długotrwałej inwazji utrata masy ciała, matowa i łamliwa sierść, biegunki, zaparcia, czasami też wymioty, w skrajnych przypadkach skłębione tasiemce mogą prowadzić do niedrożności światła przewodu pokarmowego. Prawdopodobieństwo zarażenia się człowieka tasiemcem od psa lub kota istnieje. Najczęściej do takiego zarażenia dochodzi wśród dzieci, które pozostając w bliskim kontakcie ze zwierzętami, następnie wkładają nieumyte ręce do buzi. Babę Shioza jest chorobą powodowaną przez pierwotniaki, którymi zwierzęta zarażają się od kleszczy. U kotów choroba ta diagnozowana jest dosyć rzadko, ale szczególnie narażone są na nią psy. I przede wszystkim szczenięta do ósmego miesiąca życia. Zakażenie babesiozą następuje wówczas, gdy klesz zostaje na skórze przez około jedną dobę. W tym czasie wraz ze śliną kleszcza do organizmu dostają się pierwotniaki, które atakują krwinki czerwone, powodując ich rozpad. Walka układu odpornościowego zwierzęcia prowadzi do usuwania nie tylko pierwotniaków, ale również krwinek czerwonych. I właśnie z tego powodu jednym z typowych objawów babesiozy jest zmiana koloru moczu z żółtego na czerwony. Do innych objawów zalicza się gorączkę, anemię, apatię, brak apetytu, biegunkę, wymioty, czasem też i żółtaczkę. Borelioza jest chorobą odkleszczową, której przyczyną są bakterie lokalizujące się w skórze, stawach, tkance łącznej i mięśniowej. Objawy tej choroby są widoczne przede wszystkim u psów. Jest ona trudna do zdiagnozowania, ponieważ daje symptomy różnych chorób, a objawy mogą pojawić się nawet 2 do 5 miesięcy po ukąszeniu przez kleszcza. Jednakże u 95% psów boryloza przebiega bezobjawowo. W pozostałych przypadkach psy stają się apatyczne, może u nich występować wysoka 40-stopniowa temperatura, a typowym objawem jest powracająca kulawizna i obrzęk stawów. W zwalczaniu chorób pasożytniczych najważniejsza jest profilaktyka, której celem jest uchronienie zwierzęcia przed zarażeniem. Aby zabezpieczyć psa bądź kota przed zagrożeniami związanymi z pasożytami zewnętrznymi, właściciele mają do wyboru różne produkty powszechnie dostępne w sklepach zoologicznych i lecznicach weterynaryjnych. Zależnie od metody ich aplikacji, możemy je podzielić na tak zwane zewnętrzne, gdzie wyróżniamy obroże, których długość należy dopasować do obwodu szyi zwierzęcia, tak aby ściśle przylegała do powierzchni skóry. Obroże są najczęściej wodoodporne i chronią przed pasożytami zewnętrznymi przez większą część sezonu, czyli przez kilka miesięcy. Mamy również krople spot-on, które aplikujemy na powierzchnię skóry w okolicy międzyłopatkowej albo lędźwiowo krzyżowej Przy czym należy pamiętać, aby podawać je na niewykąpanego psa bądź kota, tak aby aktywna była warstwa lipidowana skórka. Tutaj ochrona to czas kilku do kilkunastu tygodni, zależnie od posiadanej substancji czynnej. Na rynku dostępne są również spreje przeciwko pasożytom zewnętrznym. Natomiast wśród produktów do doustnych przeważają przede wszystkim tabletki. Pamiętajmy, aby przed podaniem jakiegokolwiek preparatu przeciwko pasożytom zewnętrznym przeczytać dokładnie ulotkę bądź skonsultować się z lekarzem weterynarii, ponieważ część produktu, ze względu na obecność różnych substancji czynnych, przeznaczona jest wyłącznie dla psów i może być bardzo toksyczna dla kotów. Podsumowując, pasożytami zewnętrznymi, które najczęściej atakują psy i koty, są pchły, kleszcze, wszy oraz wszoły. Inwazje pasożytów wywołują charakterystyczne objawy, które warto znać. Wśród chorób wywoływanych przez pasożyty zewnętrzne warto wspomnieć o tasiemczycy, Babeszjozie oraz boreliozie. By zabezpieczyć psa bądź kota przed pasożytami zewnętrznymi, zastosować można produkty dostępne powszechnie w sklepach zoologicznych bądź lecznicach weterynaryjnych, takie jak krople spodon, obroże czy tabletki. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was interesujący. Jeśli macie jakieś pytania bądź wątpliwości, napiszcie to w komentarzach. Natomiast jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał. Partnerem odcinka został Sabunol Plus, polska marka obroży przeciwkleszczowych i przeciwpchelnych.